witam. I tak jak obiecałem, mamy Alpha Destiny. Moi drodzy, teraz wybierzemy sobie poszczególnie klasę. Zobaczymy w ogóle, jak to się porusza. Mam dzisiaj okazję wam pokazać jakby troszeczkę więcej gameplayu, także zaczniemy sobie od samej klasy. Mamy oczywiście tutaj do wyboru trzy różne rasy. Do tego oczywiście możemy dysponować tak samo całą paletą, jeżeli właśnie chodzi o same wizualia, jeżeli na przykład chodzi o twarze, jeżeli chodzi tam o wybór skóry, czy kolor włosów, oczy, takie różne pierdoły. Do tego oczywiście możemy w ogóle wyróżnić tak naprawdę klasę Human, Awaken, czy jak zwał. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście klasa Exo. I chyba klasą Exo dzisiaj sobie zagramy. Także jak widzicie, tutaj jest naprawdę troszeczkę kustomizacji. Oczywiście jest to bardzo mile widziane, jeżeli chodzi właśnie o taką grę, dlatego że nadaje to niewątpliwie jakiś tam wyraz troszeczkę naszej personalizacji, naszego jakby wkładu w grę. Oczywiście możemy sobie pododawać różne pierdółki, jak farby, czy kolor tam oczu, czy chociażby włosów wspomniany. Loadingi, moi drodzy. Loadingi są jak na razie troszeczkę upierdliwą kwestią, jeżeli chodzi o Destiny. I w tym momencie już przechodzimy do samej gry. Ja wybrałem sobie klasę Warlocka. Dzisiaj oczywiście jeszcze będę ogrywał inne klasy, także możecie się spodziewać tak samo gameplayów jakby z innych klas. Dzisiaj omówimy praktycznie tylko Warlocka i powiem wam pokrótce, jak tak naprawdę Destiny się porusza i jakie ja mam wrażenia w ogóle związane z tą grą. Gdyż niewątpliwie ma coś w sobie, aczkolwiek nie jest to nic nowego, to jest bardziej to jest tak, jakbyśmy się spotkali już z dobrym, starym znajomym, który tak naprawdę nam nie przedstawia nic nowego, aczkolwiek uwielbiamy jego towarzystwo. Także do rzeczy. Destiny, moi drodzy, czuje się w tym momencie jako hybrydę pomiędzy Halo a Borderlands. Także nie są to złe rzeczy, naprawdę można polubić taki właśnie klimat. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaką wagę, jakie bronie lubimy i oczywiście od mechaniki tak samo poruszania, gdyż na samym początku Destiny wydawało mi się lekko powolne, lekko jakby nie nieresponsywne, bo responsywne jest bardzo, ale wydawało mi się tak jakby leciutko ociężałe. Natomiast to tylko i wyłącznie było w momencie, kiedy miałem do czynienia jakby z samymi gameplayami i ja oglądałem, natomiast kiedy ja już zacząłem grać, odkryłem, że jednak to sterowanie jest bardzo, bardzo szybkie, bardzo responsywne i tak naprawdę można czerpać z tego niesamowity fun. Oczywiście sama klasa Warlocka, moi drodzy, jest to, można powiedzieć, taki gwiezdny Jedi. Oczywiście dysponujemy jedną bronią ciężką i w tym momencie możemy sobie wybrać spośród broni maszynowych, półautomatycznych, czy chociażby na single shot. Do tego oczywiście mamy jeszcze broń podręczną w typie chociażby shotgun, czy jakikolwiek pistolet, możemy sobie to ustawić. Oczywiście mamy jeszcze broń tak zwaną ciężką, z której tak samo możemy korzystać i w tym momencie już jakby rozprawiać się z troszeczkę większymi oponentami. Same bronie czuć świetnie, jest oczywiście zróżnicowanie właśnie w tych broniach, także tutaj definitywnie na plus, jeżeli chodzi o Destiny, za już mamy wariację broni, także to, co będzie w pełnej wersji, tak samo jak i w becie, możemy już sobie tylko wyobrazić jako niewątpliwy atut tej gry. Jeżeli chodzi o samą kustomizację zawodnika, oczywiście jeżeli już sobie chodzimy po tym świecie i po prostu rozglądamy się po nim, na pewno znajdziemy tutaj kilka rzeczy. Oczywiście otrzymujemy upgrade za same misje. W tym momencie wracamy sobie do obozu, odblokowujemy tak zwane blueprinty i w tym momencie możemy już sobie nabyć to w sklepie, oczywiście za odpowiednią cenę. Tak samo oczywiście zdobywamy pewne rzeczy, pewne atuty, pewne zbroje,
i możemy oczywiście się wyposażać w miarę progresu levelu, oczywiście w atuty i tak samo zbroja, jeżeli już dorośniemy do niej, jeżeli już będziemy na tyle mocy, żeby ją po prostu nieść, będziemy tak samo mogli się w nią wyposażyć. Jak widzicie, tutaj korzystam z shotguna, naprawdę nieoceniona broń, jeżeli chodzi właśnie o bliski kontakt. Tak samo nasza postać jest wyposażona w różnego rodzaju moce. Jeżeli chodzi to właśnie o Warlocka, na razie odkryłem samo odpychanie, które polega w tym momencie na odepchnięciu jakby taką falą uderzeniową przeciwników oraz wypuszczenie takiego jakby EMP Grenade, który jakby opuszcza który opuszcza shielda przeciwnika i w tym momencie jesteśmy w stanie go szybciej położyć. Jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, Destiny wygląda dość ładnie. Nie mogę powiedzieć, że wygląda fenomenalnie, niektórzy ludzie się zachwycają, aczkolwiek ja uważam, że to nie jest grafika, którą by na przykład, nie wiem, PlayStation 3 nie mogło pociągnąć. Jeżeli byłby to ekskluzyw, spokojnie. Pamiętam, że mieliśmy takie gry jak Killzone, które potrafiły wyglądać fenomenalnie, także nie jest to nic, czego tak naprawdę wcześniej byśmy nie widzieli, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę dopiero w czasie gry, iż właśnie sam styl poruszania się oraz sama płynność, nie wiem, czy tak naprawdę właśnie stara konsola mogłaby to utrzymać i tutaj definitywnie zasługuje to na ogromny plus. Nie zauważyłem żadnych zwolnień, nie ma w ogóle problemów, jeżeli chodzi o animację, wszystko po prostu sobie śmiga. Także na pewno rozdziałka jest fajna, to widać, wszystko jest jasne, przejrzyste, duża ilość detali, fajne kolory, czasami zdeczka cukierkowe, ale próżno tutaj szukać, oczywiście Halo. Są tutaj odniesienia jakby takie bardziej poważne, bardziej jakby taki dungeonowy klimat. Oczywiście będziemy tak samo chodzić po tych dungeonach oraz odwiedzać różne planety oraz galaktyki. Także to wszystko w Destiny na pewno się znajdzie. W samej Alfie są dostępne trzy większe misje, bo tak naprawdę możemy jeszcze robić zadania poboczne. Oczywiście możemy do tych misji tak naprawdę wracać ile tylko chcemy. Mamy 8 leveli, które możemy w tym momencie jakby zdobyć. Oczywiście po 8 levelu cały czas jeszcze kustomizacja wpada, cały czas możemy jeszcze kustomizować sobie bronię, dobierać jakieś różne dodatki, aczkolwiek jeżeli już zdobędziemy na przykład uzbrojenie na poziomie 9 czy wyższym, no niestety nie będziemy mogli z tego w tym momencie korzystać, iż jest to już out of range, jakby to powiedzieć. Także do levela 8 możemy w tym momencie prowadzić progres postaci. Teraz co jeszcze zasługuje na uwagę? Destiny, jeżeli chodzi właśnie o grę jakby w pojedynkę, nie rozwija do końca skrzydeł, dlatego że przeciwnicy w tym momencie idą falami. Jeżeli przyjdzie na przykład nam ubić jakiegoś bossa, nie mówię, że jest to niemożliwe, jest to jak najbardziej możliwe. Jest to po prostu cholernie trudne i czasochłonne czasami, gdyż tak naprawdę to życie nie spada mu stosunkowo za szybko, także musimy po prostu troszeczkę spędzić czasu. Jak tutaj widzicie, nasza postać jest w stanie naprawdę przyjąć całą masę uderzeń, aczkolwiek musimy o tym pamiętać, że jak już jesteśmy na tym czerwonym polu, trzeba się gdzieś schować, trzeba poczekać po prostu na samo odnowienie energii i w tym momencie możemy sobie wracać z powrotem do walki, kontynuując to, co robiliśmy, czyli rzeź. Co jeszcze, moi drodzy? Na pewno omówimy tak samo klasę Scouta, jak i klasę, bodajże to nie jest Warrior, to jest Tytan, żeby nie było. Chciałbym po prostu zagrać sobie tymi wszystkimi klasami, zobaczyć tak naprawdę, która klasa będzie mi najbardziej odpowiadać i w tym momencie już przeniesiemy się do głównego dania, jakim będzie Destiny, który ma mieć premierę bodajże za 3 miesiące. Także nie jest już daleko, gra wygląda na w sumie skończony produkt, także nie mam się czym martwić. Mam tylko nadzieję, że ilość kontentu tak naprawdę, który zagości w tej produkcji, będzie na tyle obfity, iż nie będzie to skutek takiej powtarzalności misji i w pewnym momencie nas to jakby znudzi. Mam nadzieję, że jednak jak będziemy się przenosić między tymi układami, między planetami, to nie tylko i wyłącznie rasy będą inne, ale tak samo zadania będą inne, bo jeżeli ja na przykład będę musiał ustawiać jakiś biper i na przykład bronić go na każdej planecie, no to wybaczcie, wcześniej czy później się to po prostu znudzi. Ja wiem, że kustomizacja, jak i
jakby samo odblokowywanie z dungeonów oraz loot to jest bardzo, bardzo ważna sprawa w grze. Oczywiście ona w Destiny istnieje, aczkolwiek właśnie musimy pamiętać o tym, iż pewne rzeczy, nawet pomimo to, że będziemy mieli masę tych odbloków, pomimo właśnie tego kontentu, który mógłby zagościć właśnie w tej grze jako takie jakby pełne rozwinięcie, żebyśmy mieli pełne wrażenia, że jest to jakby multiplayer z naciskiem właśnie na kooperację, ale z tym właśnie, z takim singlowym poczuciem, jeżeli chodzi o fabułę. Także to jest niewiarygodnie ważne. I tutaj, moi drodzy, będziemy sobie już bić następnego bossa. Także mniej więcej macie obraz, jak Destiny wygląda, jak to tak naprawdę się prezentuje. Moim zdaniem gra na pewno zasługuje na uwagę. Czy jest to next genowa produkcja, to się okaże tak naprawdę, jak już dostaniemy pełny content, jak już położymy nasze łapki na pełnej grze. W tym momencie będziemy właśnie widzieć, jak ta gra się prezentuje, jak ten świat się prezentuje i tak naprawdę na ile ten świat ma imersji, żebyśmy mogli wejść w niego i tak naprawdę kosztować go. Jako koop naprawdę sprawdza się fenomenalnie. Jest to oczywiście rozszerzenie już dobrze znanego Borderlandsa, o którym wspomniałem. Moim zdaniem ruch naprawdę w świetną stronę, dlatego że Borderlands był naprawdę fenomenalny. I to, co tutaj właśnie Bungie nam zaproponowało, czyli jakby rozszerzenie tego świata, jest jak najbardziej trafne. Oczywiście pełna kustomizacja, dość fajne postacie, wszystko zależy tak naprawdę jeszcze jak single się ułoży, czy single. Chodzi mi o to, że w tym momencie i tak będziemy w koopie. Natomiast jak ta historia ułoży się właśnie pod nas, pod gracza, jak ona zostanie przedstawiona i czy będzie ona na tyle interesująca, byśmy tak naprawdę chcieli spędzać w Destiny więcej czasu. Także zapraszam oczywiście do kolejnych gameplay, zapraszam oczywiście do komentarzy oraz subskrypcji. Ogram tak samo jeszcze inne klasy i na pewno podzielę się moimi wrażeniami, jak to się zachowuje, jak to wygląda. Tymczasem życzę miłego oglądania i do zobaczenia. Strzałeczka. Enemies here are making scouting impossible, but Dead Orbit will pay for their elimination.